Szczęść Boże, w 25. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Kopać nie umiem, żebrać się wstydzę i z tym się zgodzi bardzo wiele osób. Jednak znaczenie tego zdania jest zupełnie inne niż je czytamy. Wcale nie chodzi o ciężką pracę czy o wystawanie na ulicy i zaczepianie przechodniów, by rzucili kilka groszy do naszego pudełka. Ktoś powie, że ta Ewangelia pochwala nieuczciwość, bo zarządca kazał zmienić zobowiązania dłużników i potwierdzić nieprawdę. Jednak w pierwszym czytaniu słyszymy, że jest to nieopłacalne, bo nieuczciwość handlarzy zostanie zapamiętana przez Boga. Czym więc jest ten tekst, skoro nie potwierdzeniem, że papier wszystko przyjmie, a kłamstwo można stosować według własnych potrzeb? Jest to tekst o miłosierdziu. Każdy z nas ma jakieś zobowiązania względem Boga. To On jest tym najbogatszym Panem w całej naszej przestrzeni. To On daje nam w posiadanie wszelkie dobra, bo każdy z nas jest takim zarządcą. I to my poruszamy się i żyjemy pośród ludzi, którzy mogą mieć u nas dług w różnej postaci. I kiedy tym długiem jest wyrządzona krzywda, którą moglibyśmy pomścić. Lecz wiemy, że jest to słabe. Lepiej jest przebaczać. Ale nie zawsze nas na to stać. Nieuczciwy zarządca znalazł ciekawy sposób na wyjście z tej patowej sytuacji. Ale rzecz jest trudna jak nie wiem co. I rządca to też wiedział. Ale wiedział też, że nie ma czasu na to, żeby nauczyć się być idealnie miłosiernym. Więc postanowił działać tak, jak w danym momencie potrafił. Dlatego zamiast odpuścić 100 beczek oliwy, odpuścił tylko 50. A skoro nie umiał odpuścić 100 korców pszenicy, darował 20. Ale zrobił to tu i teraz. I ta myśl o naszym rachunku i długu względem Boga nie może nas paraliżować. Nie powinniśmy pozostawać bierni, myśląc, że jakoś to będzie. Trzeba pewne kroki wyprzedzać. Żeby nie stać się żebrakiem, to możemy Boga prosić o miłosierdzie bez wstydu. Każdy, choć częściowy akt przebaczenia bliźniemu będzie lepszy niż jedna myśl pochodząca od złego ducha, by kogoś oskarżyć, by potępić. Ojciec Święty Franciszek mówi, że w tym opowiadaniu Pan Jezus zachęca nas dzisiaj do przemyślenia dwóch przeciwstawnych sposobów życia, tego doczesnego i ewangelicznego. Światowość przejawia się postawami korupcji, oszustwa, nadużywania władzy. Tymczasem duch Ewangelii wymaga stylu życia poważnego, ale radosnego, pełnego radości. Poważnego i zobowiązującego, naznaczonego uczciwością, szczerością, szacunkiem do innych i ich godności, poczuciem rzetelności. I to jest właśnie przebiegłość chrześcijańska, mówi papież. Według Pana pieniądze i dobra materialne to nie są ani Bóg, ani nawet człowiek, lecz martwe środki potrzebne do życia, a ściśle mówiąc, konieczne do budowania relacji. Dlatego nie należy im okazywać czci, ani mieć do nich nabożnego szacunku. Kiedy jednak pieniądze i dobra materialne są zdobywane i używane tylko dla nich samych, wtedy rodzi się między ludźmi zło. Najprościej rzecz ujmując, pieniądze i majątki przeminą, ale relacje pozostaną. Zło nie ukrywa się więc w naszych naturalnych darach, lecz w celach, do jakich ich używamy. Synowie tego świata posługują się tym, co dał im Bóg, by powiększyć swoje dobra i bogactwa, nie zważając na sposób, w jaki to czynią, albo robią to tylko dla siebie. Jezus ubolewa, że synowie światłości, czyli Jego uczniowie, nie przejawiają podobnej zapobiegliwości i gorliwości w staraniu się o dobra wieczne, czyli w zdobywaniu sobie przyjaciół dzięki miłości i właściwemu szafowaniu dobrami materialnymi. Święty Łukasz pisze: pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby, gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. A później dodaje: żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym zgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Ksiądz biskup Ryś komentuje to tak: Jezus nie przestrzega nas przed tym, że wszystko się skończy, tylko przed tym, że skończy się mamona. Jest ona skończona, bo są w życiu sytuacje, w których mamona nic nie pomoże, jest bezradna. Nie bądźmy więc ślepi i głupi. Nie stawiajmy mamony w miejsce Boga. Przecież tylko On może przeprowadzić nas przez sytuacje, w których pieniądz nic nie może. On jest zawsze wierny i nie zawodzi. Jego możliwości się nie kończą. Trafnie podsumowuje całość średniowieczny Benedyktyn Święty Bruno Segni. Czyńcie sobie przyjaciół z mamony niesprawiedliwości,
byle nie w sposób, jak to czynił włodarz niegodziwości, to jest nie kradnąc cudzego, lecz rozdając swoje. Tak więc, podsumowując przesłanie przypowieści o nieuczciwym zarządcy, pamiętajmy, że grzesznicy potrafią dobra tego świata wykorzystywać dla swoich celów egoistycznych. Zatem i my uczmy się wykorzystywać je dla celów wiekuistych. Do zobaczenia z Panem Bogiem.